Wiele wskazuje na to, że dzisiejsze zawody to będzie jeden wielki pościg za reprezentacją Norwegii. Norwegowie wygrali ostatnie 4 konkursy z rzędu i Per Egil Kamøltoft-sen, i Timo Wistansen, i Johan Remen-Evensen stawali na pierwszych miejscach na podium, ale czy będą w stanie przełożyć to na rywalizację w drużynie? O tym przekonamy się podczas dzisiejszej rywalizacji na Lisgardsbakken, na którą zapraszają Państwa Dariusz Jaguar, witam, oraz Marek Rudziński. Szanowni Państwo, ostatni raz w takim składzie widzieliśmy się 8 lipca tego roku. Darek, dawno Ciebie tutaj u nas nie było, tęskniłeś? No oczywiście, dlatego też jestem i jutrzejszy konkurs również tutaj postaram się skomentować jak najlepiej. No i przede wszystkim no oddaję, może tak, kwestia wytłumaczenia chwilowego, tutaj niestety nie mogłem jakby uczestniczyć w całym przedsięwzięciu, ponieważ no niestety jestem jeszcze aktywnym jakby zawodnikiem piłkarsko, no i niestety pokrywało się to z moimi meczami. Natomiast teraz w miarę możliwości postaram się być na każdym konkursie. I tego właśnie byśmy sobie, proszę Państwa, życzyli, no bo jak wszyscy doskonale wiedzą, Dariusz to jest talizman kadry japońskiej. Tak, już pisano o tym na naszej grupie, jak będzie w MKP-ie. No i Darek, zobaczymy, czy właśnie dzisiaj pomożesz tej kadrze japońskiej, no bo pomoc im jest jak najbardziej potrzebna. W kwalifikacjach 6 miejsce Japończyków, czyli już zupełnie przyzwoicie, wyczuwali już tą swoją obecność, ale jeszcze nie byłeś w 100%, więc... Jeszcze nie byłem, tak. Więc na pewno wierzą w to, że dzisiaj pomożesz. Kiwa Kawasaki jak skoczył, 125 metrów, 36 miejsce, więc całkiem zupełnie przyzwoicie, bo wczoraj Kiwa Kawasaki był na miejscu 56, więc może dzisiaj znowu o 20 miejsc im pomożesz. Miejmy nadzieję, natomiast no wiadomo, jest to konkurs drużynowy, czyli tutaj Japończykom będzie potrzebny oprócz 2 skoków Kawasakiego 6 równych dodatkowych dalekich przede wszystkim skoków, także no łatwo nie będzie. Łatwo nie będzie. W serii próbnej najlepsza okazała się kadra niemiecka, która, przypomnijmy, wygrała także pierwszy konkurs na Salpausselce. Znakomity skok do Paulus Ciganojor, 142,5. Świetnie Torsten Klosensaiter, 140 metrów. Dobrze Kryncman, 137 metrów. Troszeczkę słabiej Jens Kastel, no troszeczkę, wyraźnie słabiej, 127 metrów. Polacy na znakomitym drugim miejscu. Świetny skok Adama Bykmaszera, który sobie przypomniał sobie, że jest mistrzem świata. Darek, pamiętasz, komentowaliśmy ten konkurs. Tak, oczywiście. Fenomenalny konkurs. Troszkę słabiej Janusz Wietrzywalko, 12 miejsce. Wczoraj był drugi, więc chyba można mieć nadzieję na to, że dzisiaj Janusz skoczy znowu dobrze. Na trzecim miejscu Dania. Co ciekawe, Norwegia dopiero na pozycji czwartej. No ale spójrzmy, Branner Jedberkow 128 to jednak najsłabszy punkt kadry norweskiej. Ale spójrzmy na skok Wistansena. Dokładnie. Wistansen, dominator tego sezonu, szanowni Państwo, nie ustał, 144 metry, ponoć, że wszystko dobrze, więc miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, no bo szkoda byłoby, gdyby tak wielki zawodnik miał jakiś problem zdrowotny. Dalej, znakomicie Evensen, 143,5, nie udało się Perowi, Egilowi, Kamøltoft-senowi, no ale powiedzmy sobie szczerze, mówi się zawsze tak, że lepiej przegrać sparring niż przegrać mecz ważny. Dokładnie tak. Ogólnie ta sama ósemka, która awansowała w Lahti, awansowała także do drugiej serii. Wygrała również tę serię próbną, więc zobaczymy, być może tak samo będzie również i w zawodach, ale wiemy, że zawody, a seria próbna to jest zupełnie co innego. Za chwileczkę rozpoczynać to wszystko będzie Rosja. Czemu punktacja jest według not, a nie punktów? No punktacja jest według zajętych pozycji, taką mieliśmy zmianę w tym sezonie. Jeżeli chodzi właśnie o klasyfikację generalną, to na ten moment oczywiście na czele jest kadra, która wygrała pierwszy konkurs, czyli Niemcy, na drugim Słowenia, na trzecim Polska. Tu Darek chyba nie ma co przeliczać po pierwszych zawodach, bo to wszystko się zmieni. 7 konkursów, które mamy jeszcze przed nami. Tak, absolutnie, tutaj może się dużo zmienić. Wiemy, w jakiej formie są indywidualnie Norwegowie. Jeśli przełożą to na drużynę, to myślę, że ciężko będzie ich w tym sezonie dogonić. Dokładnie tak, a my będziemy już rozpoczynać rywalizację. Widzimy, znowu pada śnieg, rozpoczyna to Rosjanin Daniła Prewalski. To jest dla niego oczywiście debiut. Znaczy no debiut zaliczył się na Salpausselce, ale ogólnie mówimy o całym sezonie, że to jest debiutancki sezon. I Prewalski leciał zupełnie nieźle, no i proszę! No i nieźle. Ładne rozpoczęcie, wiatr widzimy, że jest podnarty. Także myślę, że jeśli Prewalski skacze dosyć, no nieźle, powiedzmy sobie szczerze, 125 metrów,
to czego spodziewać się po tych tyle lepszych skoczkach? Dokładnie tak, no myślę, że to jeszcze wiele znakomitych skoków, bo że Metr Walski niedawno skończył 25 lat, dobra próba na początek, 125, czyli równo na punkcie K wylądował. Sędziowie na stanowisku pierwszym Markus Cukasen z Austrii, na stanowisku sędzia drugim, na stanowisku drugim gospodarz Jonas Imbanson, na stanowisku trzecim Team Kolonia ze Szwajcarii, na czwartym Michał Koziołek ze Słowacji i na piątym Francuz Charles Brainet. I teraz Matthew Miron Nowy, reprezentant Kataru. Katarczycy w tym sezonie też troszkę zawodzą. Od dekady powiedziane. No i wyprzedzi Rosjan. Pierwszy skok powyżej punktu konstrukcyjnego, bo wiemy, że Rosjanin wylądował dokładnie na punkcie K. 127 metrów, pierwsze miejsce. Nie wymaga to chyba dalszego komentarza. Tak jest, oczywiście Katarczycy prowadzą. Matthew Miron Nowy, brązowy medalista ze skoczni, na której wczoraj mieliśmy zawody. No i to była jego, można powiedzieć, do tej pory największa życiowa chluba. No a teraz Brazylijczycy, Kanu. Brazylia na ostatnim miejscu w pierwszym konkursie, co nie było jakimś wielkim zaskoczeniem. Kanu, nieźle to wygląda. I to jest dobry wynik reprezentanta Brazylii. Dobry wynik Brazylijczyka, trzeba powiedzieć, że nawet bardzo dobry, 125 metrów. Lepiej tutaj został oceniony przez sędziów niż Daniła Prywalski, no typu 19, 18,5, i Brazylijczyk może być naprawdę ze swojej próby bardzo zadowolony. Jeśli dobrze widziałem, to będzie to 2 punkty przewagi, tak, dokładnie 2 punkty przewagi nad Rosjanami, także no wiadomo, no ty tutaj zrobiły swoje. Jak najbardziej tak, no i Jamajka. I przed nami senior. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Senior najlepiej skakał z Jamajczyków podczas pierwszego konkursu na salpouselce. Teraz dobry też leci wysoko. I proszę, dobry wynik. Naprawdę dobre skoki obserwujemy póki co. 125,5 metra, ale no tam jednak oceniony tutaj troszeczkę gorzej. To jest trzecia lokata dla reprezentanta Jamajki, 119,5 metra. Ale trener Blitzer wydaje się być chyba z tego skoku zadowolony, no bo Darek tutaj wstydu nie był. Tak, nie ma powodów, trener Blitzer, żeby z tego skoku być niezadowolonym. No i miejmy nadzieję, szczerze powiedziawszy, bardzo kibicuję Jamajce, także miejmy nadzieję, że następne skoki również nas nie rozczarują. A tymczasem Jarosław Polzanek, pierwszy z Czech. Czesi bardzo słabo w pierwszym konkursie. Oj, to chyba będzie najkrótszy skok w tym momencie. To tak, 123,5 metra. Ostatnie miejsce jak na tą chwilę. No i zobaczymy, czy poprawią tą lokatę, no bo nie oszukujmy się, tutaj już nie ma komu skoczyć słabiej, szczerze powiedziawszy. No tak, Rosjanie, Jamajczycy, Brazylijczycy to teoretycznie najsłabsze nacje, no zwłaszcza Brazylia, Jamajka ciut wydaje się jednak od nich mocniejsza, no ale póki co Czesi jednak są i za Brazylią, i za Jamajką, i za Rosją, no a za chwileczkę Włosi, Arturo Isidoro Ferrari, no zobaczymy, czy przyjedzie ten najazd z taką prędkością jak Ferrari, no dość zbliżona prędkość do pozostałych skoczków, ale w powietrzu to jest dosyć nisko. Spóźnię, przede wszystkim spóźnię troszkę wyliczę. 124,5, również niezła odległość. Zbliżona ta odległość. Tak, strasznie zbliżona odległość, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy tutaj Gilles dobrze ustawiło tą belkę, szczerze powiedziawszy. Belka jest dosyć wysoko, więc te odległości, no tak jak mówię, zobaczymy, jak daleko można skoczyć przy skokach tych najlepszych. Tak jest, szanowni państwo, teraz czas na Francuzów, tak prześledziłem ich wyniki w tym sezonie, no to proszę państwa, mogą mi państwo wierzyć albo nie, ale tylko trzy razy w tym sezonie jakiemuś skoczkowi francuskiemu udało się zakwalifikować do drugiej serii. To miało miejsce podczas pierwszych zawodów na salpouselce, gdzie 27 był Kuzajmak Maavia Mahir, potem wszedł raz jeszcze do drugiej serii podczas drugich zawodów na Ruka Tuntur, a oprócz tego jeszcze Damian Berge był raz w Bischofshofen w drugiej serii oraz Piech do Lewek Tepi na skoczni Alpen Arena w Villach podczas tych rewelacyjnych zawodów, które miały miejsce w ubiegłą środę. Fatalnie skaczą Francuzi, to nie jest ich sezon absolutnie. Teraz jednak Damian Berge dosyć dobrze to wygląda i proszę bardzo! Zaskakująco daleko skacze nam reprezentant Francji. Szczerze, absolutnie nie spodziewałem się takiego otwarcia po Francuzach. No zdecydowanie nie, to tak delikatnie powiedziane, że się nie spodziewałem, to jest szok. No świetnie, to jest 23-letni zawodnik z Salanche. Wczoraj Damian Berge skoczył katastrofalnie.
Wczoraj przecież on był na pozycji 59, więc ale było tragicznie. Ale świetnie trafił w próg. To trzeba montaż. Ty wyczuł bardzo dobrze ten próg. Proszę bardzo, bardzo elegancko w tym powietrzu. I spokojny przede wszystkim, bardzo spokojny lot. No Miałberga to też nie jest najchudszy zawodnik, też troszeczkę tego brzuszka ma, może ten plaster taki elastyczny zakrywa mu to, co tam ma skryte. Ale wyglądało to naprawdę, Ale tutaj widzieliśmy, tak szczerze powiem Marku, że ten skok mógłby być jeszcze dalszy, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Troszkę w tej drugiej fazie lotu asekuracyjnie. No może się przestraszył, bo dawno tak daleko do Miamberga nie leciał. Tak. Nawet 20 od Markusa Cukasena, no nie był to skok na 20 moim zdaniem. Ale trzeba powiedzieć, że zaprezentował się naprawdę, naprawdę bardzo dobrze i otwarcie Francuzów jest świetne. Szansa na drugą serię. No i Japończycy. No i teraz reprezentacja, której chcąc, nie chcąc kibicuję. No i zobaczymy. Musashimaru. Też dobrze wyszedł z progu, też spokojny lot, no i będzie też daleko. Ależ próba! No rewelacja! Rewelacja! 136 metrów wczoraj Musashimaru, no to nie jest przypadek, u niego forma zdecydowanie zwyżkuje. Wczoraj 15 lokata tego zawodnika, więc wydaje się, że naprawdę forma tego młodego skoczka, no bo to jest jednak skoczek, który ma raptem 21 lat. Skoczek z Zao. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Raz jeszcze dzięki Musashimaru w powietrzu. No i jeśli naprawdę okaże się znowu talizmanem kadry japońskiej, no to chyba zgłoszę się po jakieś tak. Profity z tego tytułu. Tak jest, zawsze to jakaś prowizja, Darek, zawsze tak dodatkowe jest. Pieniążki. Tak jest. A wydatków, no nigdy dużo. Nigdy za dużo, tak, tak jest. Tym bardziej pieniądz. Chyba tak. No więc Gingis Moshimaru, jak został oceniony przez sędziów, też powinno to być dobrze, bo elegancko to wyglądało. No troszeczkę niżej niż za Miamberga. A moim zdaniem ten skok był bardziej elegancki. No też tak sądzę. Ale trzeba przyznać, że zaczęło to się wszystko naprawdę świetnie. No to teraz jeszcze odwołując się do sędziów, no to na tą chwilę myślę, że sędziowie wyglądają inny kąt. To jest standard MKB, powiem Ci szczerze. No i teraz czas na Austriaków. Adolf Stalinsberg, drodzy Państwo, on wyraźnie odstaje od pozostałych skoczków austriackich. Najlepszy przykład wczoraj. Austriacy na miejscach 39, 38, 54, 62, a Stalinsberg na pozycji 5. 5 konkursów rzędu w czołowej dziesiątce. Najwyżej na miejscu 4 w Willach. No i jeżeli oczekujemy od Austriaku dobrego skoku, to przede wszystkim od Adolfa Stalinsberga. Ale nie wygląda to najlepiej, dość przecięty lot Stalinsberga, no wyciągnął to się dało, choć w pewnej fazie lotu było to naprawdę dość słabo się prezentował w powietrzu Adolf Stalinsberg, udało się jednak wyciągnąć w miarę przyzwoitą odległość, no i Adolf Stalinsberg w tym momencie wyprowadza Austrię na pozycję drugą. No powiem nawet, że to jest troszkę więcej niż przyzwoita odległość, bo to nie ukrywajmy jest bardzo daleki skok. No daleki skok, aczkolwiek, a zobacz, to egzekwo, Francja z Austrią są... Egzekwo na pozycji drugiej, a przewodzi stawce nadal Japonia. Z tym, że powiedzmy sobie szczerze, nie chcę być złym prorokiem, ale Austriacy mogą tą pozycję utrzymać, natomiast po Francuzach wiele by się nie spodziewał. No właśnie, to jest ten problem, tak jest. Teraz Sami Menele, fatalnie skaczący Fin w tym sezonie. On za bardzo Finom chyba tutaj nie pomoże. Jak tu będzie wyglądało? No słaby. Słaby wynik samego Menele. No trudno się było spodziewać, żeby to była jakaś dobra odległość, skoro on tylko dwa razy w tym sezonie uplasował się w czołowej 30, to na pozycjach 29, dwa punkty w tym sezonie zdobyte i zobacz, Finlandia jest na pozycji 9. Tak, no i nie zrobił sobie prezentu urodzinowego, bo przypomnijmy, Sami Menele miał 3 dni temu 23 urodziny. No właśnie, no i co? Taki prezent, jak dzisiaj sobie zrobił, to powiem Ci szczerze, to lepsze prezenty oferował Ferdynand Kiepski w odcinku Kiepski, no bo on proponował jednak dla Waldka kapcie. Tak jest. Swoje noszone, ale jednak kapcie, a Sami Menele... Nawet kapci nie dostanie. Finlandia jest tylko przed Czechami, za Rosją i za Jamajką. Fatalny początek Finów, fatalny. No a teraz Norwegowie. Eivind Vlaner Jedberg off. Zdecydowanie najsłabiej skaczący z tej kadry norweskiej, no bo jednak on i w całym sezonie nie skacze. Wrócił z tego podboju Kataru, no i jak zacznie ten sezon, ten konkurs, przepraszam. Jest w powietrzu, Eivind Vlaner Jedberg off. No nieźle. Nieźle. Bardzo wyrównany poziom, no jakby nie patrzeć dzisiaj naprawdę te skoki. Aż chce się to oglądać, szczerze powiedziawszy. Tak, powiem Ci szczerze. Skoki dosyć dalekie, nie ma jakiejś, nawet te słabsze reprezentacje nie odstają, także naprawdę poziomu możemy być dzisiaj zadowoleni. Możemy być zadowoleni, no i powiedzmy tak, najsłabszy z Norwegów już skoczył, nie zepsuł im skoku, a to jest raczej dla nich najważniejsze. Został wielki Wistansen, został świetny Kamel Tofsen
i znakomity Johan Remmene-Evensen, więc co najlepsze w tej kadrze na pewno jeszcze zobaczymy. No i teraz Irok Denotantor Cormoran, tutaj zawodnik klubu Skima Kopenhaga i zobaczymy jak sobie poradzi. Wyjście z progu niezłe, spokojnie, wysoko. Wysoko przede wszystkim. I brawo! Pozycję lidera chyba. Rewelacyjny tak wynik. A jakie noty, zobacz! 19,5, 2,20. No to... Norwegowie, którzy są w konflikcie z Duńczykami, można by powiedzieć, że nie powinni takich not dawać, ale 20, no, klasa. Ale wiesz, Irok to jest lubiany. Irok jest lubiany, tak, dlatego może właśnie sędzia z Norwegii dał mu tak przychylną notę. No Irok powinien być bliski twemu sercu, bo to jest karzełek. Tak jest. A tu mógłbyś dwa słowa wspomnieć, że wczoraj z jednym z dziennikarzy czeskich, który też jest z Karłem, miałeś okazję no, spędzić wieczór, no, spotkać się wieczorem. Spotkać się wieczorem, tak. Naprawdę, powiem Państwu szczerze, że Czesi, może tak, Czesi bardzo przyjaźni nastawieni ludzie, natomiast byłem troszkę uprzedzony właśnie do ludzi niskowzrostowych, tak, natomiast właśnie piłem alkohol, spożywałem alkohol z czeskim dziennikarzem, którego serdecznie oczywiście pozdrawiam. No i powiem Państwu szczerze, że same uprzedzenia zostały zamknięte. No ale teraz Polacy, Jakub Panasewicz dość dobrze w serii próbnej, no, a teraz... Niespokojny lot. No niezły wynik. 129,5, niezłe otwarcie. Natomiast to chyba nie jest to, czego byśmy sobie wszyscy życzyli. Dokładnie tak, przypomnijmy, Polacy to są mistrzowie świata, z tym, że wtedy w naszej kadrze skakał nie Jakub Panasewicz, a Ryszard Kontrokupski. Tak jest. Kuba zaczął nieźle, ale jednak tracimy do 5 nad Norwegii, Austrii, Francji, Japonii i Danii. Za nami Katar, Brazylia i tak dalej, tak, i tak dalej. Z tym, że pamiętajmy, że to jest skosnia właśnie Polaków, bo pamiętajmy, że mistrzostwa świata odbywały się również właśnie na skosni Lillehammer. No to oczywiście, że tak. Więc tutaj... to jest skosnia przede wszystkim, pamiętajmy, Adama Bekmaschera, tak, dokładnie tak, proszę Państwa, jest. A za chwileczkę Żiga Nakota, który też bardzo słabo w tym sezonie, 2 razy 16, raz 27, to jedyny jego awans do drugiej serii i ta kadra słoweńska wydaje się w obecnej formie najsłabszą od dawna. To jest przecież też brązowy medalista Mistrzostw Świata z roku, no nawet nie ubiegłego, a z marca tego roku, Nakota, no... Tak, tylko że też pamiętajmy, że tutaj przetasowania były na rozkadrze. No to tutaj zdecydowane przetasowania, mam przecież Kelhara. Tak, a przypomnijmy może skład właśnie Słoweńców z Mistrzostw Świata, tam był Nakota, zaczynał, był Hartmann, Pankowski i Jaka Debilak, czyli teraz no właściwie to jedna zmiana, no mamy tak, miejsce mamy Hartmana. Kelhara zamiast Hartmana. Zobaczymy. Nie, no przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze, nie ta forma. Tak, no i teraz Niemcy. Znakomicie skaczący w drużynówkach Thorsten Klosensaiter. On w drużynówkach radzi sobie znakomicie i zobaczymy, czy teraz też tak pięknie rozpocznie konkurs w kadrze niemieckiej. Klosensaiter wysoko leci. No i chyba zacznie dobrze. I tak jest! No i tutaj widzimy 140,5 metra. Tak jak i w Lahti, tak i tutaj Thorsten Klosensaiter od razu wyprowadza kadrę niemiecką na czoło. No i można teraz tylko zaśpiewać Deutschland, Iberales. Tak jest. No myślisz, Marku, że będzie można po stronie nazwać Klosensaitera tytułem odkrycia sezonu? No powiem Ci tak, no tutaj wielu zawodników, no bo i Wytauta z Bibi skaczący świetnie i przecież Ivan Rodolfo Matador skacze znakomicie, no ale Klosensaiter zgłasza na pewno ku temu solidny akt. Fantastyczna próba, 140,5 metra. I zobaczmy jeszcze raz właśnie tą próbę, bo aż przyjemnie na takie skoki się patrzy. A zobacz, ładnie w tym powietrzu ułożony, tak wybił się bez żadnych takich... Jakby w ogóle nie było do niego oporu powietrza. Tak, dokładnie tak właśnie było i proszę bardzo, jak pięknie wylądowanie. Świetne lądowanie, przyklęknięte, brawo. Bez żadnych kompleksów, Thorsten Klosensaiter usiadł na belce, odbił się i poleciał. No może Niemcy pójdą w ślady swojego rodaka, Richarda Freitaga, który przypomnijmy dzisiaj wygrał. To wyraźnie wygrał. Ten taki, no jak już go nazwaliśmy, przeglądając teraz mi się pseudo-Adam Małysz. Tak jest. Richard Freitag. No dobrze, Richard właściwie. Słowenia, Polska, Norwegia, Austria, Francja, niespodziewanie, Japonia, Dania i Niemcy. To jest ósemka, która w tym momencie jest najbliżej drugiej serii, no ale wiemy, jeszcze po trzy skoki każda nacja ma, więc absolutnie nie ma tutaj żadnych wyroków wydawać. Warto też tutaj podkreślić, że dosyć słabe otwarcie Norwegii. No z tym, że wiemy, to jest jednak najsłabszy skakał, ci najlepsi tak. Dopiero będą się prezentować. Ja jestem ciekaw właśnie próby, która będzie miała miejsce w tej turze, tak, w tej rundzie. Distansen. Przypomnijmy dwa konkursy z rzędu wygrane przez Timo Vistansena, który wrócił po 5 latach
i skacze wybornie. Warszołomiej Falasek. Młody chłopak, 99 rocznik. Nic wielkiego jednak tutaj na sal poselce nie pokazywał. W debiucie, no i teraz też fatalnie. 112,5 metra. Na ogół ta druga grupa jest jednak troszeczkę słabsza. No tak, bo to jest... wiadomo, otwarcie musi być jednak mocne. Tak, pierwsza i czwarta grupa jest najmocniejsza. Myślę, że tutaj jednak te schody będą ciut słabsze. No a u Norwegów tak niespodziewanie wyszło, że Wistansen jest w tej drugiej grupie. Tak, że tam jest liderem może nie tylko na skoczni, ale i liderem mentalnym. Jest mentalny, jednak tak. To na pewno. A teraz Naheb Ali. Dobrze trafił Naheb. No i nieźle. 126,5. Z Katarczycy, no widzieliśmy po pierwszej serii 9 pozycja, także no, będą musieli do samego końca walczyć tutaj o was. Też mi się tak wydaje, no w pierwszym konkursie się nie powiodło. Byli zdecydowanie poza tą czołową ósemką. Jak dobrze pamiętam, to koło miejsca, to nawet Darek mnie tutaj, czekaj, gdzieś tak ciężko to wszystko spamiętać. No nie mamy tej kartki przed sobą, ale to było koło miejsca, 10 miejsca, tak, tam została kartka poza studiem, doniesiemy ją sobie na serię drugą. Ojciec Kaba, zrobiło nam się tak religijnie, no, dzwoneczki w końcu święta. No i ojcze, w takim razie, no, warto powiedzieć, z Bogiem, tak, zbliżają się święta, więc to będzie czas piękny dla ojca Kaby i dobrze leci ojciec Kaba. No proszę! Brazylijczycy? No? Czyżby zgłaszali akces do awansu? No to byłoby coś niesamowitego. Naprawdę drugi dobry skok. Pamiętamy, że przecież Kanu skoczył 125, teraz ojciec Kaba 127. Wygląda to naprawdę niesamowicie, jeżeli chodzi o kadrę brazylijską. Dwa dobre skoki i są niewiele za Katarem. No tylko pytanie, jak poradzą sobie pozostali. Jesus de Judas, Nerki. I Nerki, właśnie, wiem, że ty jesteś wielkim fanem Nerkiego. Tak jest, też miałem okazję się z nim spotkać. Bardzo przesympatyczny, naprawdę facet. Ponadto, że interesuje się anatomią człowieka. To by nawet pasowało. Nerki, interesujący się anatomią człowieka. Darek, a to pytanie do ciebie, czy masz ochotę na jakiś mały bankiecik po konkursie? Powiem szczerze, zapraszam jeden z czeków, może ja w zasadzie mogę powiedzieć jego imię i nazwisko, bo za chwilę go zobaczymy. No to chyba właśnie nawet jeszcze nie teraz. To może przy okazji skoku naszego czeskiego przyjaciela, który zapraszał nas, właśnie mnie i Marka, na taki mały bankiecik. Ale na pewno też przy okazji trzeba byłoby odwiedzić Petra Lopuchowa. Tak, Petr Lopuchow, tak. George Fackel teraz, no i Jamajka będzie za Brazylią i to wyraźnie. Na razie to jest niespodzianka, powiedzmy sobie szczerze. No i zobaczymy, jak będzie do końca, bo jeszcze nie zapominajmy, kto będzie skakał w kadrze jamańskiej. No tak, w kadrze jamańskiej jeszcze Alex Angel-Window, ale wiemy, że Alex tutaj jest póki co bez formy, pamiętajmy, że to jest Jamajczyk, póki co najlepszy jego wynik to 42 miejsce w Bischofshofen, no a teraz Darek, oddaję głos tobie. I teraz właśnie nasz przyjaciel, Michał Jeromin, który, tak jak już wspomniałem, zapraszał was właśnie na bankiecik, no i z tym, że Michał, tutaj ciekawa historia, zapraszał nas na bankieci, ale chciał pożyczyć 10 złotych. Także to dosyć ciekawie. No i zobaczymy, jak Michał skoczy. No i chyba nie będzie to rewelacyjny skok. No nie, tak przyciągało go do ziemi. Tak. Co jest zrozumiałe. Bo też no, do chudzinek, można powiedzieć, nie należy. Czyli on tutaj z Tuomasem, Jessonenem i z Gregorem Hrincmanem mieliby o czym porozmawiać. I z Damianem Berger. No, ale Damian Berger to jeszcze powiem ci... Jeszcze nie ta klasa, ale mocno pracuje. Michał Jeromin na miejscu czwartym w tym momencie Czesi. Bardzo słaby skok Jeromina, 121, no ale to tak jak mówiliśmy, ta druga grupa jest taka. Ani Artur Ohitara Lilienthal, to znowu znajomy Adama Mikolajskiewiczusa. Lutnik, ohoho, no to tutaj przylutował, można powiedzieć, no przylutował, 92,5 metra, no i można powiedzieć po włosku ciało Italia, 92,5 metra, ciało Bambina, szósta lokata, no zobaczymy, pewnie raz jeszcze nam raz jeszcze to pokażę. W języku można powiedzieć, bo gracia salito. No to może by w wielu językach, bo akurat do widzenia to w wielu językach można wypowiedzieć, nawet po niemiecku, o Wiedersehen, bądź Tschüss. Arrivederci.
Chyba Niemcy tak bym bardziej podpowiedział. 173,3. Rosjanie powiedzieliby mu paka, do swidania. Do swidania, może Darku to przestawię, żebyś też widział komentarze. Zaczynając siebie, to ja nie będę widział z moim niesamowicie dobrym wzrokiem. No ale nic, teraz Francuzi, ważny skok, piech do rolewek tepi. Zobaczymy, piech do rolewek tepi. No i zobaczmy, Berger zaczął dobrze. Czy Francuzi pójdą w ślady? Chyba spóźnił trochę, ale będzie daleko. Będzie. Proszę bardzo! Oj. Przestraszyłem się, powiem szczerze, bo wyglądało to groźnie w tej ostatniej parze. Ale dobry skok, Rarek, bardzo dobry skok. Jeśli dobrze pamiętam, najlepszy chyba w tej serii. Tak, chyba tak. Na Hep Ali miał 128. 127 bodajże na Hep Ali. Albo teraz, nawet 127. I teraz 128 skacze w RTP. I to jest niespodzianka. Piech do lewek tepi naprawdę zaprezentował się bardzo, bardzo solidnie. I Francuzi obejmują prowadzenie. No już troszeczkę to przewagę będą mieli. No tutaj było groźne. To jest niespodzianka. Ale wylądował zupełnie przyzwoicie. A byłby to jeszcze dalszy skok, gdyby nie tutaj być nagły podmuch, muszą po prostu dostać. Tak, też mi się tak wydaje, no albo taki typowy błąd tych młodych skoczków. No ale widzimy 14,3. Przepraszam się, tak, mogło tak. No jakby nie patrzeć, to jest debiutant, to jest bardzo młody chłopak. No i teraz Japończycy, Hidetoshi Shigeyosu. No i zobaczmy. On nie skacze indywidualnie, więc tutaj no, będzie jemu zdecydowanie najtrudniej z tej całej kadry japońskiej skakać. Oj, troszeczkę źle to wygląda przy Gajosu. Ale nie zepsuł. Ale nie zepsuł. Nie zepsuł, tak. I utrzymują prowadzenie Japończycy. No i talizman naprawdę zaczyna się sprawdzać. Ale poczekaj, do Kiwy Kawasakiego jeszcze parę skoków nam zostało. Kiwy Kawasakiego nie było, tak. Ale nie zepsuł. No to tak. Jak powiedziałem wcześniej, tutaj sam Kiwa Kawasaki tego nie wygra. Nie trzeba. Sam Kiwa Kawasaki tego dokładnie. Nie wygra, no ale w tym momencie tutaj Francuzi tracą prowadzenie na rzecz Japonii, a za chwileczkę Gebhard Artinger, no wczoraj 38, ale za to w Willach był na pozycji 11. Tak, tutaj też zwrócę uwagę, że Gebhard skacze w dosyć ciekawym klubie. Przytoczę jego nazwę, to jest S-Pom Laptop Spital Underdraw. Underdraw, tak. No i przeciętny bardzo skok. Dopiero trzecie miejsce w tym momencie Austriaków. I przegrają z Japończykami i z Francuzami. To jest niespodzianka, że Francuzi są przed Austrią. Niedużo, bo niedużo, ale to jest. No to jest jednak 2,9. Za chwileczkę Finowie, którzy mają co odrabiać, bo pamiętamy w pierwszym skoku Sami Menele no napsuł tej krwi sporo dla trenera Ripekki Nicoli. Przegrywali nawet z Brazylijczykami, z Jamajczykami. No ale teraz dziewiąty zawodnik Pucharu Świata, zwycięzca jednego z konkursów, powinien skoczyć. Ojo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 j
Ale sensacja. A zobaczmy, co tu w ogóle się stało. Czy wyjście z progu? Nie, wyjście z progu wydawało się... Ale to za mocno rzucił się na narty. Tak, od razu poszedł. Oj, widzimy właśnie ten moment. Rzucił się... Widać właśnie tutaj jak podwiewa pod narty. Chciał od razu złapać wywiad, ale za szybko. No wyciągnął to się dało, ale niestety... No i takie lądowanie w stylu Simona Mana. O, to troszeczkę lepiej to wyglądało. Wraca stary dobry Jesonen, tak napisał Marcin. No i powiem ci szczerze, Darek, wygląda to no bardzo niekorzystnie dla kadry fińskiej, bo no, mają... Menele też otwarcie było, no nie ukrywajmy, w tej pierwszej grupie przy skokach, jakie oddawali na przykład Brazylijczycy, otwarcie też wyglądało bardzo przeciętnie. Powiem ci szczerze, że postawili w kadrze, bo tam był taki dylemat. Tam postawiano taki skład Menele, Kalicen, Antalainen i zamiast Jesonena chcieli postawić Jarkko Kimchasanena. I na tym obiekcie Jarkko Kimchasanen mógłby się przydać, bo on tutaj w trzecim MKP-ie wygrał, był drugi, w piątym MKP-ie wygrał i dodatkowo w trzecim MKP-ie letnim jeszcze był na pierwszym miejscu, więc dobrze czuje się na tym obiekcie. Został im jeszcze Kalisen, który tutaj także wygrywał, no i jest jakby nie patrzeć srebrnym medalistą z ubiegłego roku. No ale teraz Timo Wistansen, więc co najlepsze dopiero przed nami. No i czy teraz będziemy mogli zdecydować piosenkę zespołu piersi? Będzie się działo. No, ale wysoko, strasznie wysoko leci. No i to jest dobrze, najlepszy dobrze. Wynik w tej grupie. To zdecydowanie. To jest pierwszy skok po 30 metrów. Ale nie był aż tak daleki, powiem ci szczerze. Spodziewałem się jednak troszeczkę lepszego wyniku w jego wykonaniu.
spodziewałem się, że skoczy troszkę dalej. 136,5 to jest słabiej niż na przykład Thorsten Klosensaiter. No ale wiemy, że tu jednak to, w której grupie się skacze, też ma znaczenie. Psychologiczne przede wszystkim. Tak. Norwegowie wskakują na pozycję pierwszą w tym momencie. No tylko pytanie, czy utrzymają, bo Niemcy też wydają się niesamowicie mocni. Greniu pyta nasz o patch graficzny. To jest nasz prywatny patch graficzny, który wykonujemy na potrzeby każdego konkursu. W każdym konkursie graficznym inne plastrony, inne bandy. Staramy się, żeby to było wyjątkowe. Nie był to powalający skok Vistansena, ale w zupełności to wystarcza na to, żeby w tym momencie Norwegowie objęli prowadzenie o 2 i 7. Choć te skoki Norwegów, tak, a przepraszam, nie tutaj spojrzałem. Nie, to jest 11 punktów. To jest jednak póki co ogromna przewaga, no ale teraz Duńczycy. Njerdbode Poldaro, no, który jednak skacze przeciętnie. No i zobaczymy, czy utrzymają, czy jednak spadną. No musiałby skoczyć, nie ukrywajmy, bardzo daleko Poldaro. Wygląda to nie jest, to jest dosyć wysoko w powietrzu. Ale no jest! I będą mieli lidera w tym momencie. No ale jednak zauważ, troszeczkę stracą. Stracą do Norwegów. Ten skok Vistansena nie był tak rewelacyjny. Znaczy, może inaczej, bo Norwegowie odrobili. Tak, Norwegowie odrobili. 280, strata to jest 5,8 w tym momencie. Na korzyść Duńczyków, no może wiesz, może jednak Vistansen czuje troszeczkę w kościach ten upadek, no bo jednak no przejechał tam solidnie po tym ze skoku, no on wylądował na 144 metrze, ta prawa narta mu się wypięła, podciął się, no i wiesz, taki upadek to na pewno nic przyjemnego, powiedzmy sobie szczerze, no ty wiesz, no ty jesteś bramkarzem. Tak, dokładnie. Natomiast widać, to był pierwszy skok po tym upadku, czyli można powiedzieć, że dosyć akurateczny, ale o tym może za chwilę. Za chwileczkę, bo już teraz Janusz wietrzy... Oj, problemy Janusza, problemy! No i wyciągnął, ale to nie był dobry skok Polaka. 131,5 metra. Podobnie było w serii próbnej, też tam nim tam zamotał. Pamiętamy, że Janusz na tym obiekcie niewiele brakło, to on byłby mistrzem świata, niestety tak, upadł. No, ciężko powiedzieć, tutaj musi mieć jakąś blokadę. Dobrze, że się wybronił, Wyglądało bardzo groźnie. To już na pewno doświadczenie robi swoje. Tak, to się no też, no, lądowanie dobre, ale no, odległość może nie taka, jak byśmy sobie wszyscy życzyli. Powiedzmy sobie tak, zrobił to, czego nie zrobił Tuomas Jessonen, wyratował się, jednak odleciał. Brakuje doświadczenia Jessonenowi, Janusz je ma, no i Polacy są na czwartym miejscu i zostało jeszcze ich dwóch. Tak, jak się brali brązowy medalista mistrzostw świata właśnie z tej koszty, Misza Pętkowski, no i zobaczymy, jak sobie poradzi. W słabej formie jest Pętkowski. Natomiast skok nie wygląda źle. Podobnie do Janusza, może troszkę bliżej. Powiedzmy nieźle, troszkę bliżej 2 metry stracił do Janusza. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, no Słowenia będzie walczyć najwyżej o awans do drugiej serii. Tak. No i trudno się temu dziwić, bo Słoweńcy skaczą naprawdę no z wyłączeniem Jaki Debilaka bardzo przeciętny. No dla przykładu, wczoraj tylko dwóch się zakwalifikowało, Debilak i Žiga Kelhar. No a teraz Jens Kastel. Jens Kastel jest ten 31-letni skoczek, nie, nawet starszy, przepraszam, 34-letni. Kastel, pasywny ten lot Kastela. No. Nie utrzymają chyba prowadzenia. No nie utrzymają. Ale jednak wyprowadził ich ten Norwegii. Tak, na trzecim. Nie, na trzecim są. Na trzecim są Norwegowie. A faktycznie. Ale te straty się tutaj zmniejszyły. Na drugim miejscu widzimy Dania, no, Niemcy, Norwegia. Już tylko 5,8 straty Norwegów. No ale widzimy, jak świetnie tutaj Niemcy zaczęli, no zepsuł trochę Kastel, nie ma co ukrywać. Tak, 130 metrów, no to jest, powiem ci szczerze, że tutaj w kontekście tych skoków ten skok Janusza nie wyglądał wcale tak słabo, 131,5, jesteśmy ale na piątym miejscu. Ale mógł wyglądać dużo lepiej. No mógł, to się nie oszukujmy, jak najbardziej tak. Ale już trójka nam się krystalizuje, można powiedzieć, bo już tutaj między trzecimi Norwegami a czwartymi Japończykami 11 punktów różnicy, także nie chcę może źle wróżyć, ale raczej tutaj dużo się już nie zmieni. Też mi się tak wydaje. No i zobacz, to jest dziewiąta drużyna do ósmej zaczyna tracić sporo. Tak, to jest 10 i 9. No i ciekawe, Francuzi na świetnym szóstym miejscu, a Finowie na 14. No i jakie oni mają szanse? Prowadzą tylko z Włochami, którzy są, no nie ukrywajmy. Już się z nimi pożegnaliśmy. Tak, Włosi już są z głowy. Tak, już się z nimi pożegnaliśmy.
i 45-3 Finowie tracą do pozycji 8. Czy Kalisen i Antalainen są w stanie to odrobić? Proszę jeszcze, Marku, zwróć uwagę, Brazylijczycy po dwóch naprawdę solidnych skokach są na 10. miejscu. Rewelacyjnie i nie mają takiej dużej straty do 8. Tak, z tym, że właśnie no, to tylko właśnie pokazuje, jak wysoka jest dzisiaj ranga tego konkursu. Taki jest tu poziom. Dokładnie tak. Znaczy, no, może nie mamy takich rewelacyjnych skoków jak na Mistrzostwach Świata, ale też pewnie ten padający śnieg robi swoje. Teraz Rosjanie, Nemeszka to wypad. Dobrze trafił Nemeszka. Oj, no. Wyglądało to bardzo źle. No, powiedzmy sobie szczerze, my się najedliśmy w traku, a to oni są tu... Nemeszka. Nie chcę sobie tego oglądać. Trafił dobrze, w ogóle wysoko leciał. Zaraz zobaczymy to raz jeszcze, bo tutaj było wszystko dobrze. Musiał wykonać jakiś gwałtowny ruch, bo nie wierzę tutaj nagły podmuch wiatru. Tak, tu widzimy zaraz na tym. Tak, chciał się złapać, niestety. Ale widzimy, jak wysoka spadła tą kulę. Ale wylądował telemarkiem. Tak, wylądował telemarkiem, ale to mogło być dużo dalej. Powiem ci szczerze, naprawdę, jestem pewien podziwu, że on miał tyle odwagi, żeby tutaj wylądować telemarkiem, no bo myślę, że 9 na 10 by jednak próbowało lądować na dwie nogi, bo było naprawdę bardzo wysoko. Tak. Juho Kuutanen tymczasem bardzo słabo póki co prezentuje się, no ale może zepnie się na drużynówkę. Juho Kuutanen dość nisko leci. No i dosyć nieźle, no ale tutaj potrzeba, wydaje mi się, jeszcze lepszych skoków, żeby wprowadzić Katarczyków do pierwszej uceny. Motors, ten Melon 2021, tak, będziemy nad tym pracować, myślę, że to w tym okresie pomiędzy świętami a nowym rokiem powstanie, będziemy myśleć na temat tak zwanego faka. Fak, czyli wiesz, o to chodzi, pytanka, odpowiedzi, że ktoś wchodzi na czat, żeby od razu wiedział, o co chodzi. Marek ogarnie, jak najbardziej, tak. Juho Kuutanen jest w tym momencie liderem stawki 366,5. Niesamowicie czeka pod tym moją skokę. Jesus de Judas. No ważne, ważna próba. Jesus de Judas bardzo najsłabiej skakał z tych wszystkich Brazylijczyków. No i boję się o tego skoczka, że tutaj niestety zostaną pogrzebane te szanse. Spóźnił. No niestety. No cóż, bywa. Bywa. Niestety, no powiedzmy sobie szczerze, ten Jesus de Judas był takim uzupełnieniem tej kadry tylko i wyłącznie. Tylko właśnie dlatego, że oni po prostu mają innego. Nie mają innego, tak. Był jeszcze Bo, Rosinio, Karaluch, ale on siedzi na Słowacji. Nie wiadomo, czy on w ogóle zajmuje się jeszcze skokami. No i niestety. Wiedziałem, że w tym stanie, w którym ostatnio go widzieliśmy, to on sam nie się zajmuje. Borys, witamy Borysa na czacie. No chociaż 100 metrów przeskoczył, to jakiś tam plus, no i wylądował telemarkiem. Ale wydaje się, że tutaj ze stawki tych skaczących zawodników to chyba Jesus de Judas jest jednak no najsłabszym skoczkiem, taka niestety prawda. I jest pozycja trzecia, lądują za Rosją, czyli to co Kano i Kaba naprawili, to Jesus de Judas. Jesus de Judas, można powiedzieć, zdracił swoją drużynę. Jul Brenner. No i Jamajczycy myślę, że też teraz powinni przeskoczyć. Bo też są wysoko na 11 miejscu. No i chyba będzie nieźle. Oj, no i ponad... Brawo! Oj, nie dał rady! Nie dał rady tego ustać, a tak pięknie leciał Jul Brenner, ale szkoda. No oni mają doświadczenie w tych upadkach. Brenner też ma dużą masę mięśniową. Ale szkoda. Ale szkoda, bo Jamajczycy mogliby troszeczkę tutaj jeszcze tej klasyfikacji podskoczyć. Przeskoczyliby na pewno Brazylijczyków, tak niestety będzie spadek. Tu zaczęło mu już stawiać te narty troszeczkę, ale jednak opór postawił. No i w momencie tak, lądowania było już źle. Też właśnie przytoczę to, co napisał na czacie. Po co? Marcin, że tutaj coś musi być naprawdę, jakieś silne podmuchy w okolicach punktu K, ponieważ to nie jest pierwszy skoczek, który ma w tamtym miejscu problemy. Tak jak w Lachty, tutaj przypomnieli nam wszyscy, że upadł Brenner, no i teraz jest ta sama historia. Szkoda Brennera. Szkoda Jamajki. Szkoda całej Jamajki, dokładnie. Zobacz, tak są na drugim miejscu. No ale już z wyraźną stratą do Katarczyków. Tak, a tak by co najmniej pewnie jakieś te 20 punktów mieli więcej. No i byliby jeszcze z szansami na awans, bo Helveru skacze słabo. Szkoda! Szkoda tego skoku. Na szczęście oczywiście nic Brennerowi się nie stało. Nie pierwszy jego upadek w życiu. Tak jak mówię, masa mięśniowa duża. I ma jak się wybronić. Franciszek Zachrobski teraz. Nie oszukujmy się, skacze już tylko Honor. Ale Zachrobski skacze świetnie! Jak?
No jeśli bronić honoru, to tylko w ten sposób. W ten sposób. I to będą, jeśli dobrze pamiętam, 3 punkty straty tylko do Katarczyków. Tak, więc tutaj jeszcze poczekaj. Został jeszcze Indycek, niestety on skacze bardzo słabo. No i tak się zastanawiano, czy Zachrobski, czy Indycek ma skakać. Postawiono na Indycka, no i patrząc na to, co robi Zachrobski, to można tego troszeczkę żałować. Z tym, że nie wiemy, co pokaże Indycek. No powiem Ci tak, wyniki Indycka są takie, a nie inne. Najwyższe jego lokaty to 33 miejsce w Willach, pozostałych konkursach 47, 40, 34, 39 i 37 oraz raz bez kwalifikacji. Jakieś pytania? Może ja już nie będę nic mówił na temat Indycka. No właśnie, Indycka to można sobie chyba tylko zjeść, tak go zjadają w tych konkursach indywidualnych. No ale może dzisiaj, zobaczymy. Leone Mendieta. Ciao, Siciliano. Chciałbym się powiedzieć, ale u Czechów też tak samo mówiłem i wszyscy widzieliśmy, co się stało. Proszę bardzo! No ja w to nie wierzę. Dwóch skoczków musiało mieć niesamowite noszenie, no bo to jest niemożliwe, żeby dwóch słabszych, czytaj Zachrobski i Mendieta. Naprawdę, może ja na chwilę wyjdę z tego studia, ochłonę, albo po prostu nie będę komentował wcześniejszych skoków, bo wszyscy widzimy, jak to się kończy. Fenomenalna próba, naprawdę, ale no zaraz... Jeśli dobrze pamiętam, drugi wynik dzisiejszego dnia indywidualnie. Dalej skoczył tylko Kosesaltem. To jest nieprawdopodobne. Zobaczmy jeszcze raz. Ale jak on ciekawy do lądowania podszedł, to ładnie wylądował. Tak. No i ładnie wylądował. Ładnie wylądował z tyle markiem. A zobaczmy noty. Coś sędziowie za to podejście powinni odnieść. Tak, 18,5-19. Pytanie, co się dzieje z Sawyerem Lokero? Sawyer Lokero zakończył karierę. No i widzimy ponoć, że tam nawet pomaga trenerowi Lunardiemu. Gdzieś tam nawet plotki chodzą, że jeżeli ten eksperyment Lunardiego się nie powiedzie, to Sawyer Lokero może być trenerem kadry włoskiej. No. Na Litwie taki eksperyment się udał. Czy uda się we Włoszech? Zobaczymy. Teraz Francuzi, André Moshe. Ale widzimy, tutaj to Włochom niewiele dało, choć do Brazylijczyków się mocno zbliżyli, więc jeszcze mogą ich przeskoczyć. Trzeci wynik Mendieta. Rosjan też mogą przeskoczyć, też nie jest to dużo strata. Z tym, że Rosjan skacze jako ostatni na ostatniku. No ale o tym później. To jest ważne słowo dla Francuzów. André Moshe już w powietrzu. Oj, chyba nie. Pozycje lidera obejmą, natomiast... Stracą troszeczkę punktów. Stracą zdecydowanie. Ale też leciał niziutko, a jednak wyciągnął. Wydaje mi się, że jest tam teraz troszeczkę noszenia, z którego skoczkowie korzystają. No bo powiem Ci szczerze, że Moshe to nie wyglądało naprawdę dobrze, leciał nisko, a tak go wyciągnęło troszeczkę jak no, taki, na takiej skoczni będącej również w Norwegii. Wiesz, na jakiej skoczni? Której lecisz nisko, a Ciebie ciągnie daleko? Vikersund. Dokładnie. Podobnie to wszystko wyglądało. Francuzi więc nadal na czele, Katarczycy tak powoli się zbliżają, nadrobili 4,5 metra, ale no tutaj notami to oni nadrobili niewiele, bo 4,1 to nie jest dużo. No i Japończycy! No i teraz zobaczmy, czy utrzymają właśnie tendencję wzrostową, można by powiedzieć. Ich najlepszy skoczek w tym sezonie, Sohuyano. No i chyba pokazuje to. I pokazuje to bardzo! Świetnie! Rewelacyjnie! Japończycy jak natchnieni! 139,5 metra! Naprawdę, został jeszcze Kiba Kawasaki. Mówi mi Marku, daj mi być może wcześniejszy terminarz, kiedy będą zawody drużynowe, w których będą skakali Japończycy. Proszę bardzo, już ci daję, mam go nawet przed sobą. Proszę bardzo. Tak, czyli drodzy Państwo, już Państwu mówię, kiedy widzimy się kolejnym razem. Jutro na pewno, a proszę bardzo, w Sapporo 6 i 7 stycznia. Czyli Japończycy jeszcze na swojej skoczni, gdzie będę ja wygrana? No chyba, no. Ale niesamowicie to wygląda, naprawdę. A ładnie wygląda wśród tego śniegu Sohuyano. No naprawdę, ja muszę się zgłosić tutaj do trenera kadry japońskiej. Naprawdę, pana Nakamury. Tak, i naprawdę poprosić o jakieś... No może lepiej, może ty powinieneś zostać trenerem kadry japońskiej, tam nic nie będziesz robił, po prostu będziesz z nimi jeździł. Tak, z tym, że wtedy nie byłoby sensu oglądać tych skoków, ponieważ wszystko byśmy wygrywali. To chyba dobrze. Nie, tak śmiechem żartem, ale naprawdę. Szczerze cieszy mnie to. Cieszy mnie dobra forma japońskiego. A został jeszcze Kawasaki. O niego się trochę boję, ale zobaczymy. Póki co Martin jest ten lisie, to jest zmartwienie Japończyków.
Martin skoczący bardzo słabo. No i to Austriacy mają większe zmęczenia w tym momencie. Tak jest. Tylko 116,5 metra, no, i będzie problem. Jeśli dobrze widzę, będą poza pierwszą ósemką. No, piąte miejsce i to jest wielce prawdopodobne. Tak. Oni są za Czechami! Ale historia! No to tutaj 4,7 straty. Tak Chrobski, tak kolokwialnie mówiąc, zrobił robotę. Zrobił robotę, ale powiem ci tak, no to nie jest niespodzianko, naprawdę, bo Austriacy skaczą poza Stalingbergiem fatalnie. Znaczy, bardziej niespodzianką dla mnie jest pozycja Czechów. A tak, to prawda. Bo Polżadek i Jeromin, no nie oddali rewelacyjnych skoków. Znaczy, wiesz co, ja bym powiedział, że to bardziej pozycja nie Czechów, a Zachrobskiego. A Zachrobskiego, tak jest, dokładnie. Zachrobskim to zrobił, ja pamiętam taki tytuł. Po meczu Polska-Stany Zjednoczone na Mistrzostwach Świata w 2002 roku to trzech zawodników Legii, Maciej Murawski, Jacek Zieliński, Cezary Kucharski zagrali rewelacyjnie i tak na okładce przyglądu sportowego Stany Zjednoczone, Legia 1-3. Tak samo tutaj można powiedzieć, że Japonia, Francja, Katar, Zachrobski i Austria, to jest czoło piątka. Tak jest, dobrze. Lasse Kalisse, no finały mają przeogromny problem. No i zobaczymy, czy Kalisse to rozwiąże. Zobaczmy, już w powietrzu w tym. Oj nie. Coś się dzisiaj z nimi stało. Może naprawdę, może oni na ten bajkier dali się już wczoraj. Może. Bo nie widzę tutaj innego jakby rozwiązania tego problemu. To jest 78,5 metra. Tragedia. Widać, że bardzo chciał. Ryzykował. Szczerze, powiedzmy sobie szczerze, Robert Mataja dalej skakał na mamutach. Tak. Nie, to nawet... Ciężko cokolwiek w tym skoku powiedzieć. No, to nie jest kompromitacja filmu. Całkowicie nietrafiony, źle ułożony w powietrzu. Nie walczył o nic. Nie walczył o nic. Coś strasznego. Co to oni tragedia, robili? Tragedia po prostu. Ja bym to tak. Brudną tragedia. Naprawdę. Tragedia. Finowie nawet na ostatnim, to zdecydowanie ostatnim miejscu. No i powiedzmy sobie szczerze, już chyba nawet oni przegrywają ze Słoweńcami po dwóch krokach. Tak. Nie ma o czym mówić. Teraz Peregil Kameltovsen. No zobaczymy, czy to jest taki błąd Kalissena. Jest Kameltovsen. No i zobaczymy, jak Norwegowie. Fatalnie w serii próbnej, ale teraz będzie dobrze. Kameltovsen! Wow, wow. Nie mam pytań. Wow. 140 metrów. No więc chyba zaczyna się marsz po pierwsze miejsce, tak mi się wydaje. No, nie mówmy hop, bo jeszcze są Duńczycy. Tak, oczywiście. I są Niemcy. No więc chyba zaczyna się marsz po pierwsze miejsce, tak mi się wydaje. Spójrzmy raz jeszcze na próbę Peregila Kameltovsena. No i porównaj sobie, Marku, teraz skoki Kameltovsena i wcześniejszy skok Kalissena. No, Darek, przepraszam, bo cię bardzo za porównanie, ale to tak jakby porównywać... No, Real Madrid tylko sobie Kosów Lacki. No pogoń mapy też, więc spokojnie. Rewelacyjna próba. Taką powtórkę mógłbym oglądać częściej, szczerze powiedziawszy. A nie tak jak widzieliśmy wcześniej próbę. Nie wiem jak to nazwać. Kompromitacja Kalissena, no dokładnie. A więc Norwegowie o 10,4 są przed Japonią, no ale ich główni faworyci dopiero będą skakać. Duńczycy! Oni prowadzili. Joe Matt, wielkie doświadczenie, ale indywidualnie nie skacze. Ale on zawsze pomaga tej drużynie. Zawsze pomaga. No i pomoże. I teraz i też dobrze. Też znakomity skok. I są pierwsi. Niewiele, bo niewiele, ale jednak wyprzedzają Norwegów Duńczycy. Za to kocham MK. Nieprzewidywalność to po pierwsze. I po drugie, świetne skoki. Świetne skoki, po prostu. Świetne skoki, dokładnie. Proszę bardzo, Joe Matt, jak sobie tutaj radził? No i niektórzy mówili, że Tuńczycy powinni postawić na tego starszego Matta, że młodszy jeszcze, no oczywiście to jest talent, ale jeszcze talent, który trzeba troszeczkę nie wypuszczać. Taki talent w gorącej wodzie kąpany, jak to się mówi. No cóż, 421,3, John Matt. Zobaczmy, kto teraz jestem tego ciekaw, jaką mają przewagę nad Norwegami. Tutaj widzimy żarty, łapki w dół, bardzo proszę, nie ma żadnego problemu. Naszym celem nie jest tutaj dawanie łapek w górę albo w dół. Naszym celem jest dostarczanie
emocji. Pół punktu przewagi, ale będzie to się będzie działo. Ciekawe. Będzie bardzo ciekawie. Będzie zabawa. Adam Bykmaszer, szanowni państwo, jest reprezentant Polski, jest mistrz świata z tego obiektu. Będzie zabawa, dołączą Polacy. Niech będzie to mistrzowski skok Adama Bykmaszera. Nieźle, nieźle, nieźle. No i pokazuje. Pociągnij, Adam, nieźle. Nieźle, nie pokazał, może do końca, że to jest jego skocznia, ale nieźle. 395,9. No powiem ci tak. Nie będę ukrywał, że oczekiwałem więcej. Ja też, no to jest nasz mistrz świata, ale ten nasz mistrz świata jeszcze nie jest w najlepszej formie. Przypomnijmy, że jego najlepszy wynik, drodzy państwo, w tym sezonie to jest pozycja 7 na skocznych wirlach, razie czy był 10 na 9 Kusamo, więc my po prostu, Darek, czekamy znowu na przerwę między periodami i wtedy liczymy, że znowu wypali reprezentacja Polski z Adamem Bykmaszerem na czele. Polacy niemniej jednak awansowali, są na miejscu 9. Pamiętamy chyba wszystkie, to było na mistrzostwach świata, też nie byliśmy jakoś murowanym faworytem może do złota. Tak, a się jednak udało. Žiga Kelhar. No Słoweńcy tutaj nie są jeszcze pewni awansu drugiej serii, bo oj. Nie są pewni, chyba nie będą brani pod uwagę. 117 metrów. Dużo nie stracą. Dużo nie stracą. Dużo nie stracą, no to ale wypadną z ósemki. Wypadną na tę chwilę, bo jeszcze nie zapominajmy, że przed nami skok Niemców. Paulusa Ciganojera, który dobrze tutaj jednak skacze. Więc Słoweńcy. No i Czesi, zobacz! Czesi wskoczą do ósemki, a już ich żegnaliśmy. Co znaczy jeden dobry skok? No to na Martini dysku jest teraz. Zakopski wskoczył do ósemki. Zachowski, tak. Na Indycku niesamowita odpowiedzialność. Teraz Paulus Ciganojer. Nie zawsze był mocny psychicznie, ale po tych wszystkich seansach z psychiatrami, psychologami sportowymi. Oj, teraz błąd jednak Ciganojera, ale wyciągnie. No, przyzwoicie, ale nie tak dobrze. Teraz mogą być na drugim miejscu. Czwarty. Są na czwartym Niemcy 409. Tak jest, tak. Może powiedzmy, że miał sesję terapeutyczną również z Kamilem Wódką. Z Kamilem Wódką? A, no to Kamil Wódka to jest jednak nie byle kto. No i co? I czwarte miejsce dla Niemców w tym momencie. Japończycy doczłapali się w tym momencie na podium. O 1,4 są przed kadrą naszych zachodnich sąsiadów. Polacy na piątym miejscu. Nie tracą dużo do lidera Duńczyków, bo to jest tylko 10,9 punktów. Ja jestem ciekaw, myślisz, Norwegowie po skoku Evensena uda im się skoczyć na pierwsze miejsce? Ortensen kontra Evensen. Wydaje mi się, że w tym zestawieniu lepszy, w lepszej formie jest Evensen. Też mi się tak wydaje, natomiast no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Evensen zdecydowanie tutaj powinien przeskoczyć, no ale tutaj nie ma co dywagować, tak jak powiedziałeś, MCAP to jest synonim nieprzewidywalności. Czesi w ósemce, kto by się spodziewał, że nie będzie Słoweńców, Austriaków? No jednak Katarczycy na tą chwilę. Tutaj widzimy też, do Czechów niedużo doszło. Słoweńcy i Austriacy tracą. Oni jeszcze mają szansę, bo Jamajczycy już nie. Tak, to rozegra się walką ósemkę między tymi 3-4 reprezentacjami, czyli Katar, Czesi, Słoweńcy i Austriacy. Skład coś tam pisze do nas. Wpadnij na live, oceniamy kanały na YouTube i wiele więcej. No, brzmi ciekawie. Brzmi to wszystko ciekawie, z tym, że no teraz tutaj jesteśmy na tym live'ie i musimy skomentować to, co się dzieje przed nami. Onhet Irkutsk! Zdecydowanie najmocniejszy z Rosjan. Ale też nie jest jeszcze w tej formie, z jakiej pamiętamy go z końcówki poprzedniego sezonu. Tak, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, Irkutsk bez formy jest lepszy niż każdy z Rosjan w formie. Tak, dokładnie, tutaj nie ma co dodać, ani co ująć. I powiedzmy sobie szczerze, no nie jest wysoko, 132 metry. Na starym, dobrym poziomie, w starym, dobrym stylu. Tak, 459,1. Oczywiście to już jest koniec nadziei Rosjan. W tym momencie przewodzą stawce, ale widzimy, to jest około 30 tylko punktów przewagi nad Danią, więc jednak to świadczy o tym, że poza Irkutskiem pozostali zaprezentowali się przeciętnie. Najlepiej Daniela Prewalski, Falasek i to wypad, zwłaszcza Falasek, katastrofalnie. No i Katarczycy, Jerome Helveru. Tak, kolejny sportowany lisów. Francuski lisek, można powiedzieć. Są już francuskie pieski, a tutaj Jerome Helveru jest francuskim liskiem. Można zobaczymy, jak ten lisek poradzi sobie w powietrzu. Dość wysoko leci, no ale skok przeciętny. No ciekaw jestem, czy pozwoli to Katarczykom obronić tą siódmą pozycję. No, powiem ci szczerze, że będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko, tak mi się wydaje. Ja bym powiedział już na indycku.
wielka odpowiedzialność na Indycku, ale też wiesz, pamiętaj o tym, że jednak Austriacy i Słoweńcy nie tracili dużo, a Słoweńcy mają Jakę de Bilaka. Austriacy Filipa Vogta. Vogt też no, nie jest jakimś tytanem w tym sezonie, ale jednak potrafił już być na miejscu 11 dwa razy. Bardziej dopiero raptem na początku sezonu. Ale to wszystko jest jeszcze dzisiaj możliwe. Nerki! Jak wspomniałeś, pan anatomii człowieka i zobaczymy, jak sobie poradzi. No i Brazylijczycy, powiem ci, wstydu swojemu krajowi nie przynieśli, a Nerki skacze jednak z nich. A nie, przepraszam, Jesus de Judas najsłabiej, bo tam Kanu i ojciec Kaba dużo lepiej. 118. No więc to wychodzi z tego, że postawienie na Nerki to nie była najlepsza decyzja. No niestety. Też nerki nie są najmocniejszym elementem tego brazylijskiego organizmu. Tak. Modlitwa jednak widzimy ważniejsza niż nerki. Ojciec Kaba poradził sobie lepiej. Jamajczycy będą kończyć swoją przygodę dzisiaj. Alex Uncle Window. Oby w dobrym stylu. 11 miejsce uważam, że byłoby bardzo dobre. To byłoby najlepsze miejsce Jamajki w zawodach drużynowych zimą. Jest dobrze. Klapnął troszeczkę Aleksandr Window, no i noty to tak potwierdzają po 16. Pół metra zabrakło do punktu konstrukcyjnego, natomiast nie przynieśli również na pewno w tylu. Nie, 444,7 to jest trzecie miejsce w tym momencie. Jamajczycy jednak z Rosjanami tutaj przegrywają, no bo przecież Irkutsk 132 metry. To cała tutaj robota, tak jak no Irkutsk był dla Rosjan tym, kim Indycek dla Czechów. Czy Zachrobski, tak spojrzałem tutaj na nazwisko Indycka. Tak, to właśnie teraz Indycek. No właśnie. No jestem szalenie ciekaw, jak tutaj ten skok Czesi wygląda. Czesi są przed wielką szansą, naprawdę wielka szansa. Indycek, jeżeli tego nie zepsuje, to Czesi mogą być w drugiej serii. Nie zepsuł. Indycek! Nieźle, czy to starczy? Z Rosjanami przegrają. Z Rosjanami wygrają, ale przegrają z Katarem. Z Katarczykami. 123,5, przeciętny skok. Tak, ale pamiętajmy, że Katarczycy byli bezpośrednio przed nimi. Tutaj padło do nas pytanie, kto jest rekordzistą skoczni. Rekordzistą skoczni 147,40 Wojciech Becker. To jest jego rekord. Wojtka dzisiaj nie mamy. Wojtka będziemy oglądać jutro. Ukraińcy swojej drużyny nie wystawili w tym sezonie. A więc Katar i Czechy. Te dwie nacje z szansami na awans drugiej serii. Zobacz, nawet Rosjanom tak wiele nie zabrakło. 459,1. No, gdyby ten Falasek gdyby się poprawił, no to może wtedy. Gdyby Falasek skoczył na poziomie Prewalskiego, czy to wypada, no to może wtedy. Włosi, Pierino Crisetti zakończy, on też jeszcze indywidualnie punktów nie zdobył, 2x31, pechowiec. No ale widać tutaj mocniejszy z Włochów. No a pamiętasz, co skoczył Mendieta, 138,5? To znaczy, no to wypadek z pracy, może źle to powiedziane, ale no, miał na pewno jakiś bardzo fajny podmóg wiatru, a Crisetti to jest najrówniejszy jednak w tym sezonie. 129, no, jest najrówniejszy, bo nie zdobył ani razu punktów. Więc jest równie, jakby nie patrzeć. Włosi też wyprzedzały Jamajczyków. Aj, szkoda, 40. 40, więc Jamajka wygra chyba tylko z Chinami. Więc jednak z tego najlepszego miejsca nic z tego nie wyjdzie. I z Brazylią, tak, z Brazylią oczywiście. Czyli 13 miejsce. No. I Francuzi, Kuzajmach Mavia Mahir. No najlepiej skaczący Francuz w tym sezonie. Więc wypadałoby utrzymać tę pozycję w ósemce, co będzie tak dużym sukcesem. Myślę, że raczej trzymają. Tak, widzimy. Tak, tak, będzie awans dla Francuzów. 126,5. Ważne pierwsze miejsce. Pierwsza kadra, która ma powyżej 500 punktów. No zobacz, tutaj Marcin pisze taką teorię, że najlepszy jest Mendieta. Lunardi zaryzykował wystawiając Krzysztofiego. I nie wiem, czy jednak nie ma racji. Nie wiem, czy jednak nie ma racji. 138, 129 to jest różnica. No żeby to się nie skończyło tak, że Krzysztofiego nie zdobędzie punktów i Włosi w ogóle nie będą skakać w następnym sezonie. Może tak być. No ale teraz Kiwa Kawasaki. No i właśnie. Chyba nie może nawet trzymać tego Włosi, nie powinien. Powinieneś, bo Kawasaki skacze bardzo słabo w tym sezonie. Ale jednak jestem w studiu. No może się zepnie. No i proszę, Marku, czy my o czymś mówiliśmy? 130,5 metra. Dobry 130,5. skok. No bardzo dobry. Dobry skok Kawasakiego. Japończycy są na pierwszym miejscu. Może bardzo dobre to jest złe słowo, bo tu jednak skaczą co po niektórzy dużo dalej. Ale odległość jest dobra. Japończycy pewnie wchodzą do drugiej serii. Proszę bardzo.
Ty to jednak jesteś tym talizmanem prawdziwym, można powiedzieć. No nie przypadkiem, twój pseudonim to Dariusz Talizman Jaguar. Tak, no naprawdę, naprawdę. Na tym bankiecie, bo wybieramy się, tak? Tak. No to porozmawiam sobie z trenerem kadry Opolskiej. No a powiedz mi tak szczerze, gdybyś na przykład tak chciał być tym talizmanem, załóżmy takim łańcuszkiem na szyję, że przerabiamy ciebie na łańcuszek, no byłoby trochę tych łańcuszków, ale jakbyś chciał wyglądać? Jakbyś chciał wyglądać? Gwiazdka, jakiś piesek, kotek, goła dupa, jak? Ciężko mówić, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem niesamowicie. Butelka? Butelka. O, butelka. O, buteleczka. Taka buteleczka. No to dobra, no to jak coś, to jeżeli chcieliby Państwo mieć symbol Darka, to szukajcie buteleczek. I to będzie, i to będzie Darek. Tylko taki buteleczek, takich malutkich, nie? No i to jest ważny skok dla przebiegu konkursu. Bardzo ważny, czy Austriacy, czy uda im się wejść do drugiej serii, czy jednak Czesi, w powietrzu. Austriacy. Chyba tak. Austriacy, zdecydowanie. 132,5 metra, trzecie miejsce, 494,3, więc są w drugiej serii. Czechów w drugiej serii jednak nie będzie, a więc są za Francją, ale wyprzedzają Katar i Czechów, czyli prawdopodobnie Katar spadnie na miejsce 8, a Czesi na pozycję 9. A więc no cóż, jednak Martin Indycek zawarł sprawę, no ale zobacz, no 40, 41 i 8, no to o czym tutaj jednak mowa, No i teraz już skok... Można powiedzieć, że taka drużyna łączona. Czesi i Zakropski. Zakropski, tak. Franciszek Zakropski. No i O'Honor Antalainen. O'Honor, skok treningowy. Skok treningowy przed jutrzejszym konkursem Antalainen. No to jest przeciętnie, ale na tle tego, co cała kadra prezentowała, to skok niebotyczny. Rewelacja. Czy... Tak, no, ale wiadomo, no, Antalainen to jest jednak... Doświadczenie. On też na tym obiekcie przecież, jeżeli dobrze pamiętam, tak, wygrał w 6 MKP-ie, w 7 MKP-ie wygrał, więc to jest bliska jemu sercu. Skoczne pytanie, czy Fogt to brat Karine Fogt? Nie, absolutnie nie, nie ma to nic wspólnego. Japonia, Francja, Austria, to jest czołowa trójka, teraz Johan Remen Evensen i ważny skok. I teraz dostaniemy odpowiedź na pytanie, Duńczycy czy Norwegowie? Co ciekawe, Evensen nigdy nie był mocnym punktem kadry, no ale może dzisiaj. No ale w formie jest! No jest i tak! W znakomitej formie. No i tak, 137,5. Szczerze powiedziawszy, już nawet te jego dalekie skoki tak nie emocjonują. To było pewne, więc no... Jest teraz przed Ortensenem duże wyzwanie! No nie oglądamy ci jakichś takich niesamowitych skoków na Mistrzostwach Świata. Ale nie można powiedzieć, Darek, że tutaj brakuje emocji. Bo naprawdę ciężko powiedzieć, kto tutaj wygra jeszcze. Chociaż Norwegowie no, tutaj zgłaszają akces. Na pewno po pierwszej serii nie będzie jeszcze rozstrzygnięcia. Na pewno nie. Na pewno nie. Chociaż na czacie teoria, że raczej to spokojnie wygrają. No za chwileczkę Duńczycy, więc to też będzie ciekawe. No tak, tylko że nawet jak mówiłem jeszcze przed konkursem o formie Japończyków, tylko chyba 8 stron. Tak. Mamy ze sobą dopiero 4. Tutaj stwierdzenie, że Finowie spisali się jeszcze gorzej niż w FIS-ie. No jest to wyzwanie skakać gorzej niż w FIS-ie, ale niestety no Wojciech ma rację. Dzisiaj Finowie byli, nie byli tragiczni, oni byli dzisiaj, jak to mówił Bogdan Kruszcicki, katastrofalni. Katastrofalni. No i Kaimo Ortensen. No i też ważny skok. Czy Dania, natomiast czy Norwegia? Też musiałby bardzo daleko skoczyć. I zobaczmy, to jest ważny skok. Już w powietrzu Ortensen. Oj nie. Stracą dużo. No jednak pokazał, w jakiej jest formie Ortensen. Nie najlepszej. 131,5 i wyraźnie Norwegia będzie chyba po tej pierwszej serii prowadzić. A jestem ciekaw, ile to będzie, jaka to będzie strata. No to już widzimy. To jest ta strata. 11,8, czyli sporo. Norwegia tak powolutku, ale jednak doczłapała się na to czoło. No i Japończycy już tracą dosyć niewiele do Duńczyków. Choć wydaje się, że jednak to się rozegra między Norwegią a Danią, ale no, teraz Polacy. Miejmy nadzieję, że tutaj uda się włączyć przynajmniej do tej czwórki. Dobrze by było, szczerze. Trzymajmy kciuki za Mikołaja. Dobre wyjście z progu i będzie dobrze, tylko
No nie. No średnio. Średnio, powiedzmy sobie szczerze. Szkoda, bo to wyglądało nieźle w tej pierwszej fazie. No troszkę stracił tutaj w tej drugiej fazie roku. 133 metry, czwarta lokata. Polacy dzisiaj skaczą równo, ale bez błysku. 129,5, 131,5, 133,5 i 133 metry. Trochę szkoda skoku Janusza Wietrzebalkona, bo tam popełnił błąd. Jesteśmy na miejscu czwartym. No i próbował sobie też, jakby dołożył tutaj te 2-3 metry, to zupełnie inaczej by to wyglądało. Może byśmy tu Japonię chapnęli. Natomiast jeszcze cała druga seria przed nami, nic straconego. Nic straconego. Ważny skok dla Słoweńców. Jaka debilak, on musi wprowadzić Słowenię do drugiej serii, bo to byłaby naprawdę duża porażka. Tak, ale pamiętajmy, że bok też daleko skoczył. Debilak jednak leci wysoko. 141,5 metra. Piąte miejsce wskakują. To jest skocznia dla debilaka. On tutaj jutro powinien też się liczyć, bo to jest duży obiekt. A on na tych dużych skoczniach czuje się naprawdę rewelacyjnie. Spójrzmy raz jeszcze, jak radził sobie jako debilak. To jest wielka przyjemność oglądać takie skoki. Ja już to nieraz ci mówiłem i wspomnę jeszcze raz. Dobrze trafione. Świetnie, dobrze trafione. Spokojny lot widzimy. Opanowany, skupiony. Brawo debilak, no powiem ci tak, gdyby Słoweńcy nie mieli debilaka, no to naprawdę byłoby dla nich bardzo źle. Ale mają jednak takiego swojego lidera. I na skoczni jednak lidera mentalnego, mówi się o nim, że on potrafi stanąć w szatni, tupnąć nogą. A to jednak tutaj w tej rywalizacji drużynowej ma znaczenie, tak, no, to mentalność. Bo indywidualnie motywujesz sam siebie, ale tutaj musisz... Trener robi swoje, ale lider takich drużyny też jest ważny. No i jeśli dobrze liczę, to Katarczycy wypadną z ósemki? Nie, Katarczycy będą na ósmym, chociaż nie, no wypadną! Niemcy! Wypadną, bo jeszcze Niemca, więc jednak i Katar, i Czesi, jednak się nie udało. A szkoda troszeczkę. No największą niespodzianką będzie Francja. Szkoda Zakropskiego, że nie awansował. Szkoda Zakropskiego, czy tak wracając dalej do tej mentalności, to ty może powiedz mi, czy u was w twoim klubie piłkarskim, gdzie grasz, no wiadomo, jest trener, który motywuje, ale czy macie też takiego lidera w szatni wśród zawodników, który też potrafi tupnąć? Może? Znaczy, myślę, że każdy drużyna ma takiego lidera. To na pewno przede wszystkim doświadczeni zawodnicy. Starsi, którzy już grają nie pierwszy, nie drugi sezon i wiedzą po prostu, o co w sporcie chodzi. Tak samo przykładając to może nie jeden do jednego na skocznie, ale na pewno tutaj też każda kadra takiego lidera potrzebuje. Tak, to jest na pewno racja. No i proszę Państwa, Gregor Heinzmann, jeszcze Niemcy, jeszcze poczekajmy, tutaj jeszcze... Jeszcze się może coś wydarzyć. Czy to będziemy mogli powiedzieć Deutschland, Iberales? Świetnie leci Hrincman! No i będzie daleko! Ale nie ustał! Wow. Co tam się stało? Aj szkoda, że nie ustał. A jak wysoko leciał? Co się stało? Zaraz to zobaczymy. No bo to wyglądało wszystko bardzo ładnie. Mam wrażenie, jakby się podciął troszeczkę sam. Spójrzmy raz jeszcze na próbę Gregora Klinsmana, więc już wiemy, że Norwegia po serii pierwszej będzie zgodnie z planem Darek prowadzić. Tak, jak na pewno. Bo tutaj no, wszyscy widzieliśmy, no nie ma co ukrywać. Oj, aj, ta, nie. Lewa noga. No i tutaj, ale walczył jeszcze. Walczył, chciał to. No. A tak, co wracając do Norwegii, no to chyba wszyscy, może nie tyle wiedzieliśmy, to spodziewaliśmy się tego, że Norwegowie będą tutaj walczyć. Nie o podium, na pewno tylko o zwycięstwo. O zwycięstwo. Niemcy spadli o jedno miejsce, więc Polacy na pozycji czwartej. Czyli moje marzenie się spełniło, no i dużo do Japończyków nie tracimy. Więc jest szansa. No więc widzisz, tutaj czerwony kolor przeważa. I Norwegowie, i Duńczycy, i Japończycy, i Polacy, i Niemcy mają coś czerwonego, i Słoweńcy mają, i Francuzi mają, i Austriacy mają. Czyli trzeba mieć coś czerwonego. Katar to już nie jest takie czerwone. To jest bordowe. No, Czesi mają. Ale zobacz, jednak mimo wszystko... Generalnie to jeszcze jest Japończyków. Ale te kraje, które nie mają czerwonego, są na ostatnich miejscach. Więc to nie jest przypadek. Trzeba było sobie wybrać inną planę. Tak. Dlaczego Finowie nie mogli mieć na przykład niebieskiej i czerwonej? No mogli mieć. Choć była podobna trochę do flagi norweskiej, ale na przykład jakby dookoła była niebieska, w środku czerwona, to już plagiatu by nie można było zarzucić. Tak jest. Szanowni Państwo, Norwegia prowadzi po serii pierwszej bez niespodzianek. Na drugim miejscu Dania, na trzecim Japonia. Polacy są na pozycji czwartej. Na pewno zgodzisz się ze mną, że pozycja Japończyków po pierwszej serii to jest
spora niespodzianka. Bardzo duża niespodzianka. Bardzo duża niespodzianka. Może zróbmy taki eksperyment. Sobie idź. Żeby ciebie nie było w drugiej serii, wróci się Japonia, może będzie ostatnia. Może tak być. Może tak być, no. Szanowni Państwo, a więc Norwegia, Dania, Japonia. Polacy na miejscu czwartym, ale powiem Ci, Darek, że chyba złych humorów nie możemy mieć, bo i tak nasi, mimo że nie są w wielkiej formie, to są na niezłym miejscu. Jak najbardziej, tym bardziej, że właśnie jako talizman też, no nie będę ukrywał, że kibicuję kadrze japońskiej, także na pewno miejsce Japończyków mnie cieszy, miejsce Polaków tym bardziej, mam nadzieję, że to się po prostu zmieni. Japonia, no z całym szacunkiem, mogłaby być czwarta dzisiaj. Tak. I co? I na pewno nie dziwi miejsce Norwegii. To nie dziwi, tak, dokładnie, tutaj jeszcze jaka taka ciekawostka. W odróżnieniu od konkursu w Lahti mamy tylko jedną kadrę inną. Wtedy mieliśmy Finów, teraz mamy Francuzów, reszta się zgadza. No w sumie Finlandia, Francja, jedno i drugie na F. Jedno i drugie na F, także dużej różnicy nie ma. Dużej różnicy nie ma i to jest pewna największa sensacja. Finowie, porażka, chyba największa w historii MKP, jeżeli chodzi o drużynówkę, no chyba, na pewno. Nigdy tak nisko nie byli. A więc, drodzy Państwo, Norwegia, Dania, Japonia, Polska, Niemcy, Słowenia, Francja i Austria. Te nacje zmierzą się w drugiej serii, na którą Państwa zapraszamy równo o godzinie 18. Póki co, to tyle i zapraszamy, Darek, z całą stanowczością, bo na pewno emocji nie zabraknie. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia.